Przypominam sobie jedną z konferencji, którą w tej uczelni realizowaliśmy, konferencji poświęconej nieszczęśliwemu wypadkowi Titanica. Pan rektor wtedy wygłaszał wykład wprowadzający, wszyscy z przejęciem to obserwowali i w pewnym momencie siedzący tutaj na sali były prezydent Aleksander Kwaśniewski nachylił się do mnie i mówi tak: chyba co? A może jednak ten Titanic ma szansę przeżyć? Zawsze używam sportowego ujęcia. Jak mnie pytają, ile mam lat, odpowiadam 42,5 do przerwy. Profesor jest człowiekiem o ogromnej wiedzy, jest człowiekiem, który szanuje swojego rozmówcę. Jest bardzo prawym, praworządnym i bardzo takim człowiekiem z zasadami nade wszystko. Jedna z tych osób, które w moim życiu znaczą najwięcej. Pracuję wiele lat, ale tak znakomitego szefa nigdy nie miałam. Ja od profesora nauczyłem się miłości do prawa. Mimo, że ja nie jestem prawnikiem, jestem ekonomistą, ale pod wpływem profesora miałem już nawet taką myśl, aby zacząć studiować prawo. To jest postać, która kreuje tą uczelnię. To jest postać, która przyciąga do nas dzieci swoich byłych uczniów. Wszyscy wiedzą, że to jest marka. Młynarczyk to jest marka. I ta marka wiele znaczy dla uczelni, wiele robi i przyciąga wielu nowych słuchaczy. I my jesteśmy z tego dumni. Prawie jest symbolem jego waleczności do wojsku. Walczył wspaniale, był twardy. W życiu jest, wydaje mi się, taki poukładany strasznie. Miałem zaszczyt wręczyć mu tytuł koszykarza 70-lecia, czyli zawodnika najwybitniejszego w historii tej dyscypliny na Pomorzu. Ten sport, powiedziałbym, wyczynowo, a potem półwyczynowo uprawiał bardzo długo. I to jest też jeden z elementów, które składa się na mój ogromny dla niego szacunek. Ta szkoła to jest jego wielka miłość, jego wielka pasja, on ma tutaj swoje cele i właściwie chyba dla tej szkoły jeszcze żyje, funkcjonuje, pracuje i chce mieć energię i chce się budzić. Ta uczelnia to dziecko pana profesora, ono to dziecko dba. On to dziecko pielęgnuje i nawet jak jest na urlopie, to mówi, że dzień bez uczelni jest dniem straconym. Chciałbym pracować. Nie wyobrażam sobie pracy gdzie indziej. Uczelnia jest właśnie tym miejscem, które bardzo mi odpowiada, bo my dzisiaj na uczelniach nie głosimy prawd objawionych. Ja w moich wykładach mówię studentom, może być tak, tak. Wybór należy do was. Zastanówcie się, pomyślcie, nie myślcie tak samo. Sztuką prowadzenia szkoły prywatnej jest połączenie przyzwoitego poziomu nauczania i odpowiednio dużej liczby studentów, żeby ona się mogła utrzymać. Ta szkoła nie jest zagrożona brakiem czegokolwiek. Prawda? Ani studentów, ani jakości, ani pieniędzy na rachunki, które trzeba popłacić. Ja uważam, że to świadczy o mistrzostwie. Wiemy, co to jest gra w drużynie,
wiemy, co to jest zespół, staramy się ten zespół tworzyć. Pan profesor jest jego kapitanem, jest liderem. To jest szkoła, w której nie ma bałaganu. Znaczy wiadomo, co kto ma robić. Staram się, by każdy czuł, że jest ważny. Że nie ma, że najważniejszy jest rektor, tam, a powiedzmy ktoś z administracji, kolega czy koleżanka jest mniej ważny. Nie. On jest tak samo ważny, bo on jest trybem tej samej maszynerii. Gazeta Prawna skwalifikowała nasz wydział wśród prywatnych uczelni polskich na czwartym miejscu. To nie jest mało. Ta uczelnia nie jest sklepem z dyplomami, więc jeżeli ktoś przychodzi po dyplom, to źle trafi. Ale jeżeli przychodzi ktoś, kto się chce czegoś nauczyć, to tak. To pan profesor właśnie prowadzi taką uczelnię, w której można się wszystkiego nauczyć. Niedużo odsetek naszych wychowanków ma kłopoty z pracą w ciągu roku od zrobienia dyplomu. I to świadczy o tym, że jakoś nam się udaje. Jemu zależy na tym, żeby to byli uczciwi ludzie, żeby to, co tworzą, to, co będą robili w przyszłości, tworzyło taki lepszy świat. Wolę, jeśli na seminarium czy na ćwiczeniach do naszych słuchaczy, młodych prawników, mówi sędzia, który, przepraszam, zjadł zęby na tym zawodzie, czy wybitny adwokat, który pół życia spędza na sali sądowej. Życzę profesorowi nie 100 lat, a 200 lat. By był jaki jest, jak najdłużej. Kiedyś pewien wybitny aktor polski powiedział, że nie wolno ludziom życzyć zdrowia i pieniędzy. Więc wywołał zdziwienie pewne. Jak to? Tłumaczenie było proste. Ci, co płynęli na Titaniku, mieli i zdrowie, i pieniądze, ale nie mieli szczęścia. Proszę mi życzyć szczęścia.